No i dotarli żeśmy do wieży. Na wieży też są Czesi, też zwiedzają. Podoba im się nasz zabytek. Popatrzcie na tą ruinę, która jest regularnie odnawiana. No, wygląda świetnie. Tam już mamy Czechy. No, witam wszystkich serdecznie z Tworkowa, za moimi plecami malownicze ruiny zamku, już wam je pokazuję. Już ruszamy i po prostu zwiedzamy, no bo jest co. Jest to niesamowita perełka architektoniczna, dawna siedziba rycerskiego rodu Tworkowskich, no, wzniesiona w XVI wieku na fundamentach zamku średniowiecznego z XIII wieku. No idziemy zwiedzać. Główne wejście znajduje się tutaj. U góry herb. Nie wiem, czy go dobrze widać. Wiem, że obiekt ponoć jest płatny, no ale my wchodzimy, idziemy, nie ma nikogo, nie ma żadnej kasy biletowej, no chyba że jest gdzieś powyżej. Albo przejścia dalej po prostu nie ma. Wejście na wieżę zegarową, no to idziemy. Wchodzimy na wieżę, a przez okiennice takie oto niesamowite widoki. A teraz jeszcze idziemy takimi schodami właśnie tam do tej wieży zegarowej. No i dotarli żeśmy do wieży. Na wieży też są Czesi, też zwiedzają. Podoba im się nasz zabytek. Popatrzcie na tą ruinę, która jest regularnie odnawiana. No, wygląda świetnie. Tam już mamy Czechy, granice państwa. A tam w oddali Łysa Hora w Czechach, czyli Łysa Góra, bo tak tutaj jest pokazane. No swego czasu też tam byłem na jej szczycie, 1323 metry nad poziomem morza. Dobra, a my schodzimy tymi schodami powoli w dół. No i jesteśmy na tyłach tego zamku, bo z wieży żeśmy zaobserwowali, że jest stawik. O, stawik na pewno był też w czasach świetności tego zamku. Tam ktoś wędkuje, czyli łowi ryby. Tu takie ciekawe rynny w kształcie głów smoka z otwartą paszczą. Widać, że obiekt na bieżąco jest restaurowany. Jego otoczenie tak samo, świeży żwir, całkiem niedawno wysypany. Drzewostan też tu jest leciwy, sporo miałby do powiedzenia na temat tej okolicy. Przeleciała przed chwilą pustułka, nie wiem czy to dobrze było widać. O, oto ona, czyli taki mały drapieżnik. No jest trochę pod słońce, ale mam nadzieję, że coś tam mniej więcej widać. No, zerknąłem do tej części, do której dziś nie możemy wejść, a szkoda, bo wiem, że dla turystów jest też udostępniona. No dzisiaj mamy w sobotę, może akurat w tym dniu, no jest nieczynne.
informacji na ten temat żadnej innej nie mamy. Jeszcze spojrzę tu, taka zakratowana furtka i niesamowicie wspaniała ruina. W tym miejscu zachowały się jeszcze oryginalne tynki w stylu takich bloczków ceglanych były robione, a to jest tylko tynk, tu świetnie to widać z dołu. No, wykonane z piaskowca, z tego co widać. Bardzo dużo po prostu było dodane tutaj piachu, no i kurzych jaj pewnie, bo na tym się to wszystko opierało. Tu widać dawniej były schody do góry, nie wiem czy nie było tu jakiejś kaplicy. Schódki też były tu, no to tylko moje takie wyobrażenie, a jak było naprawdę? No tego to się już chyba no nie dowiem. Piękne zdobienia u samej góry. Obiekt naprawdę imponujący. No piękne, piękne zdobienia, powiem wam, coś niesamowitego. Najprawdopodobniej jest to balkon z takimi filarami. No, niesamowite wrażenie robi z tego miejsca. No na szczęście kamera sobie radzi i świetnie się to wszystko po prostu pokazuje. A tu wieża zegarowa, na której żeśmy całkiem niedawno byli. No i cóż mi zostało powiedzieć, to byłoby na tyle zwiedzania w Tworkowie ruin zamku. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, za to serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania kanału, tych, którzy tego jeszcze nie robią. Zapraszam na moje archiwa na kanale, są potężne. Na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. No i cóż mi zostało na koniec powiedzieć? To, właśnie to. Popatrzcie jeszcze na sam koniec na ten zamek. Do następnego odcinka.